poszczególne miejsce, w którym co roku się spotkamy, jest dla nas miejscem wyjątkowym. Gromadzi nas głównie dlatego, że wyrażamy wdzięczność za Wincentemu Witosowi, za wolną i niepodległą Polskę, którą cieszymy się do dnia dzisiejszego. Ja myślę, że odśpiewanie hymnu będzie takim naszym wspólnym, zbiorowym wyrazem tego, kim jesteśmy i gdzie jesteśmy, w jakim momencie historii. Do hymnu. Baczność na prawo, patrz. Tegoroczne spotkanie zaduszkowe tu, u stóp mogiły Wincentego Witosa, Stanisława Mierzwy i rodziny Wincentego Witosa, powinno nam przywrócić pamięć, uczucia, a to, co szczególnie jest istotne, podczas tych zaduszek roku 2022, to przypomnieć znaczący fragment z życia Wincentego Witosa, jego niezłomną odpowiedzialność za państwo. Bo odpowiedzialność za państwo dzisiaj ma szczególne znaczenie. Dlatego jeśli sięgamy do annałów, do wydawnictw, do wspomnień, do dorobku Wincentego Witosa, to ta jego niezłomna odpowiedzialność właśnie za państwo, ponad interes klasy chłopskiej, ponad interes wsi, ponad doraźny polityczny interes partii, którą kierował przez dziesiątki lat, winna być godną naśladowania. Bo ona dzisiaj jest dla państwa, dla Polski, dla naszego pokolenia i dla przyszłych pokoleń
szczególnie potrzebna. Jak można sobie wyobrazić dzisiaj polityka, który do swoich wyborców, do swojego zaplecza mówi: weźcie się do roboty. Lub inaczej. Pozwolę sobie na dwa cytaty, które zaręczam, wywodzą się z pamiętników Wincentego Witosa. Naprawdę wywodzą się z pamiętników Wincentego Witosa. Nic dziwnego, że skarb państwa wyczerpuje się gruntownie przy podobnej gospodarce. Bo żadne podatki nie wystarczą, gdy tyle ludzi bierze niepotrzebnie pieniądze i gdy prawie nic się nie robi, aby pomóc tym, którzy za to płacą. Jest rzeczą naturalną, że gdy chce się brać lub dawać, to trzeba mieć. Albo dalej. Utarło się, że wszystkim się należy od państwa dobrze płatne, lekkie zajęcie, 13. i kolejna pensja, zapomogi. Większość postrzega państwo jako opiekuna starającego się o wszystko i myślącego za nich i dającego. Tak prowadzona polityka musi wytwarzać braki, a gdy są braki, to trzeba pożyczać lub sięgać po jałmużnę. To były cytaty ze wspomnień Wincentego Witosa. To nie był komentarz do żadnej innej epoki politycznej, którą być może również obserwujemy, ale to są wskazania, które powinniśmy wziąć do siebie, brać pod uwagę, bo nawet przy tak twardych braku słowach i braku obietnic chłopi stali murem za Wincentem Witosem. Bo chłopi jako klasa odpowiedzialna za los państwa wiedzieli, że muszą na los swój i przyszłych pokoleń zapracować. Taki etos, taka odpowiedzialność za państwo jest Polsce potrzebna i dlatego ona musi tu dzisiaj podczas tych zaduszek mocno wybrzmieć. Witam was serdecznie, wszystkich przybyłych na tegoroczne zaduszki. Szczególnie gorąco witam chyba liczną grupę, która jest tutaj po raz pierwszy. Zaopiekujcie się nimi, bo tymi właśnie, którzy po raz pierwszy przybyli, bo przybyli tutaj z potrzeby serca, w wielu przypadkach pokonując setki kilometrów. Białystok, Szczecin, odległe krańce od Małopolski, od ziemi wierzchosławickiej. Tym goręce i serdecznie was witam. Poczty sztandarowe. Poczty sztandarowe szkół imieniem Wincentego Witosa, kombatantów, ludowe oczywiście, ochotniczych straży pożarnych, media. Was również serdecznie witam. I wreszcie serdecznie witam obecnego wśród nas, jak co roku przez ostatnie lata, prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysława Kosiniaka-Kamysza, posła na Sejm. Serdecznie witam obecnego w naszym gronie dwukrotnego premiera Rzeczpospolitej Polskiej, Waldemara Pawlaka, przewodniczącego Rady Naczelnej. Serdecznie witam rodziny Wincentego Witosa, prawnuk Marek Sztajndel. Praprawnuk z rodziną, czyli z praprawnukami Wincentego Witosa jest obecny wśród nas. Serdecznie cię witam.
Witam serdecznie rodzinę mecenasa Stanisława Mierzwy. Chciałbym zaproponować taką trochę inną formułę tegorocznych zaduszek. Za chwilę wszyscy tu będziecie szli z wieńcami. Pozwólcie, że wówczas przy okazji składania wieńców was wszystkich serdecznie powitam. Posłów, senatorów, europosłów, zacnych gości. A teraz chciałbym z powitania w tej części skończyć na powitaniu wiceprezesa Instytutu Pamięci Narodowej Macieja Szpytłę. Mateusza, przepraszam. Bliskość imienia, tak. Przepraszam za pomyłkę. Bardzo proszę prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego, kolegę Władysława Kosiniaka-Kamysza o zabranie głosu.